Jak poszło spotkanie z Orianą? Źle. O, nie zdradziła, gdzie szukać ukrytego? Zdradziła. Zdradziła też zamiłowanie do krwi małych dzieci. A, przyznam, że słyszałem pewne plotki, ale nie dawałem im wiary. Nie chcę o tym rozmawiać. Jaskinie na zachód od miasta, po drugiej stronie jeziora. Tam mamy płynąć. Rozumiem. Możemy ruszyć w każdej chwili, ale... Tak, wiem. Wolałbyś, żebym jednak uwolnił Sian. Ze względu na Detlafa. Ze względu na was obu. Proszę cię. To Detlaf jest winien temu, co zdarzyło się w sierocińcu. Miasto spływa krwią przez niego. A ty martwisz się jego zranionymi uczuciami? Nie żartowałem, mówiąc, że spotkanie z ukrytym może być śmiertelnie niebezpieczne. Geralt, jesteś moim przyjacielem. To chyba oczywiste, że wolałbym, żebyś się niepotrzebnie nie narażał. Mamy przecież drugą opcję, rozsądniejszą. Jestem wiedźminem, Aegis. Ja się nie układam z potworami. Ja je zabijam, choćby to było nie wiem jak ryzykowne. Cóż, rozumiem. I obiecuję już do tego nie wracać. Dziękuję. Pora się zbierać. Słuchaj, popłynę na miejsce łódką. Zabierasz się ze mną, czy zamieniasz się w obłoczek mgły? No w tej postaci nie mógłbym mówić. A mówić, jak wiesz, lubię. Dużo i przemądrzale. Chodźmy. Wiesz coś o tym ukrytym? Że nie lubi gości, zwłaszcza niezapowiedzianych. To nam świetnie wróży. Masz plan, jak go ugłaskać? Zwykle przed ukrytymi składa się w darze taki kamień symbolizujący pokój. Ale on występuje tylko w Haklandzie. Nie masz go przy sobie, jak zgaduję. Nie mam. Cała nadzieja w moim uroku osobistym. A skąd u ukrytego uraz do odwiedzin? Ktoś mu wszedł do jaskini bez wycierania butu? To nieco bardziej złożone. Mów powoli i bez trudnych słów. To może zrozumiem. Nie wątpię w twoją inteligencję, ale ciężko to wytłumaczyć człowiekowi. Wasz świat jest dla nas obcy, nieprzyjazny, wrogi. Ukryty robi co może, żeby się od niego odciąć, a my mu w tym przeszkodzimy. Polecę przodem, na zwiady. Geralt, tutaj. Sugeruję, żebyś użył klucza od Oriany. Zadziałało. Dobrze, bo przez te wrota nie przecisnąłbym się nawet w formie mgły. Czego możemy się spodziewać w środku? No nie wiem. Wampirów? Bardzo śmieszne.
musimy być blisko. Skąd wiesz? Nadstaw ucha. Ja nic nie słyszę. Żadnego szczura. Nie toperza. Nic. Martwa cisza. Mówiłem ci. Nie lubi gości. Reni veres nats atranes, avile cleva regis, et ur. Settle! Ani kroku dalej. Pogubiłem rzeczy. Muszę je znaleźć. Jeśli stąd wyjdę, ukryty mnie zabije, o ile czegoś nie wymyślę.
Teraz nie dam rady się tędy wspiąć, ale gdyby coś tu położyć, podsunąć... No proszę, ktoś tu był przede mną. Ślady stóp, męskie, głęboko odciśnięte. Co się z nim stało? Gasko. Zniszczony. Ten strumyk płynie do góry? Dziwne. Warto się temu przyjrzeć.
zmieniła kierunek. Spływa na drugą stronę. Może mnie też przejść. Nie. Szans na To coś wyjaśni. Podarunek dla ukrytego. Cholera, przydałby się. To musi
musi być ten podarunek dla ukrytego. Może jak dam to ukrytemu, to mnie nie zabije od razu. Wierzchołek tej skały sięga już strony, gdzie grawitacja jest odwrócona. Gdyby ukruszyć podstawę, wierzchołek oderwałby się i poleciał w górę. To powinno załatwić sprawę. Żeby jeszcze ukryty okazał się bardziej rozmowny. Ekrytli, laudni ama. Przeżyłeś. Ledwie. Nie atakujesz. Czy to znaczy, że mnie wysłuchasz? Może. Ta jaskinia, z której przyszedłem, co to było za miejsce? Tam jest brama między tym światem a naszym. Zamknięta. Ale kiedyś znów się otworzy. Za 100 waszych lat. 200. 300. Kiedy? Zabiję. Przychodzę w sprawie Detlafa. Wiem, kim jest. Co z nim? Poszczuł niższe wampiry na miasto. Muszę go powstrzymać. Ale ja nie muszę. Detlaf. Prędzej czy później ściągnie na ciebie kłopoty. Jak? Tak jak wcześniej Kagmar. Ludzie w końcu go dopadną. Może za rok, może za 2, może za 10, ale znajdą sposób. A wtedy zaczną szukać pozostałych wampirów. I w końcu trafią na ciebie. Mam się bać. Śmierci? Nie. Ale skończy się spokój. Będą cię nachodzić różni błędni rycerze, czarodzieje. Jeden zdołał się tu już teleportować, więc przyjdą następni. Możesz być pewien. Zabijesz ich, rzecz jasna. Więc potem zaleją te jaskinie, albo wysadzą je w powietrze. I brama, której pilnujesz, zostanie bezpowrotnie zniszczona. Nie. To miejsce musi być bezpieczne. Brama.
zamierzacie? Chcemy przekonać Detlafa, żeby odstąpił od miasta. Zgodzi się. Prawdopodobnie nie. Ale spróbujemy. Jeśli dojdzie do walki, jeśli pomożesz zabić... Zostanę wyklęty. Wiem. Mimo to proszę, żebyś wezwał Detlafa. Gdzie? Tesza Mutna. Idźcie tam. Kiedy was usłyszę, każę przybyć Detlafowi. Dziękuję.